stańmy na ceremonii dekoracji i wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju, rundzie honorowej, która będzie swoistym kadrylem 8 zaprzęgów i 16 koni, a teraz Aleksander Wularczyk! Go! Oh, look at the speed! Oh! They're okay, they're okay! So fast, the speed! Whoa! Round, round, ready! Yes! Oj, 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 tylko 47 sekund na mostku! Zapowiada się doskonały rezultat! Odkrócił sobie jazdę do ósemki, ale cwaniak! Oh, fast, down they go. Yeah, yeah. Turn, turn. Wczoraj przedostatni, dzisiaj mógł pozwolić sobie na to, ażeby stanąć na bryczce przy jeździe do mety. Wygrywa, wygrywa bardzo pewnie. Aleksander Fularczyk, Aleksander Fularczyk, zwycięzcą czwartego etapu Orlen Driving Tour. Filip Nowacki, jego luzak, konie, nuta Neptun, brawa dla całego zespołu. No i Aleksander Fularczyk zaprasza do Sopotu, bo to będzie u niego, to będzie u niego. Mamy już oficjalne wyniki. Miejsce pierwsze Aleksander Fularczyk, 102,22, drugi Bartłomiej Kwiatek, 105,45. No gdyby nie zrobił zrzutki Bartłomiej, to by wygrał. Miejsce trzecie Weronika Kwiatek, 106,96, czwarte Tadeusz Andrys, 115,31 i dalej. Piąty Torsten Koalik, szósty Sandro Koalik, siódmy.